Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj będą odpowiedzi na komentarze. Państwo nas pytacie o wiele spraw związanych z filmami i to też musimy Państwu podziękować za tą aktywność. I to nie tylko, na Facebooku też pytacie. No i tutaj zrobiłem sobie ściągę tych pytań. To są pytania niezwiązane z niebocentryzmem. Jeżeli chodzi o niebocentryzm, ja zbieram te wszystkie informacje, jakieś tam komentarze, jakieś tam pytania, argumenty i tak dalej. I to wszystko będzie umieszczone na stosownych filmach tematycznych we wstępach. Czyli do tych, w tych tak zwanych zajawkach. I to właśnie będzie dopiero wtedy omówione. Natomiast tutaj no, chcę omówić wszystkie takie, które no, wyskakują na dzień 20 kwietnia. Chcemy, no i tutaj mamy całą listę. Ja tu mam 8 punktów. Pani Andreas pewnie ma tyle podobnie. No i my postaramy się teraz omówić te pytania, bo generalnie chcemy pokazać jakby mechanizm, zasady odpowiadania. Właśnie chcemy pewne rzeczy wytłumaczyć, bo ponieważ no, w jakiś sposób chcemy wprowadzić jakąś taką łączność z Państwem właśnie przez takie właśnie filmy informacyjne. No, jest tych tutaj trochę 8 punktów, spróbujemy tutaj odpowiedzieć albo na przykład, no zresztą nie uprzedzam faktów, mamy takie pierwsze pytanie, aby się wypowiedzieć na temat pewnego polityka. Słuchajcie Państwo, my nie używamy tutaj żadnych nazwisk. I czy też nazw instytucji, ponieważ generalnie zajmujemy się na kanale omawianiem tematów i problemów. Natomiast problemem nie jest jakiś stosunek do jakiegoś polityka, bo ktoś mówi to, owo i tak dalej, nie? Chociaż każdy by chciał, żebyśmy zajęli jakieś stanowisko. Ale my się nie wypowiadamy z prostego względu. My już zrobiliśmy film o dezinformatorach. I to dwa. A więc zawsze dajemy Państwu możliwość wyboru. Przecież każdy może oglądać to i owo. I tutaj nie sugerowalibyśmy, czy ktoś jest taki, siaki, owaki, ponieważ byśmy wtedy utonęli w ogólnym nurcie internetu, gdzie różne debaty, dyskusje, a ten powiedział to, a ten powiedział tamto. Jedna baba drugiej babie wiemy co zrobiła, a trzecia poleciała na miotle i dodatku na ryżówce. I byłoby tego typu dyskusje. Nie tędy droga, my się zajmujemy tutaj kwestiami strategicznymi, rozwiązaniami ostatecznymi, a więc do czego to wszystko ma prowadzić. A więc dlatego nie używamy nazwisk i nie odnosimy się do polityków. Mamy coś jeszcze? No, w tym temacie rozpoczynając, to chciałam powiedzieć, że zgromadziliśmy te pytania, zebrały się no, w 3-4 różne sposoby. Przede wszystkim komentarze pod filmami, taka dyskusja na kanale, która jest chyba bodajże w czwartej zakładce u góry, dyskusja. Tam też można pisać. Nawet bym prosiła, jeśli ktoś ma coś poza danym filmem, to tam może to umieścić, to tam zostanie. Jest wtedy łatwiej gromadzić informacje na ten temat. No i fanpage na Facebooku Królewska TV, jak również dwa pytania są z mojego fanpage Polityk Beata Andreas. No, trochę pracy to kosztowało, żeby to zgromadzić, ale zadałam sobie ten trud, żeby to przygotować. No i dzięki temu możemy się odnosić. Tak, czyli ten pierwszy punkt, tak. Jeżeli chodzi o nazwiska, no to się tutaj nie wypowiadamy. Ponieważ, no, jak już powiedzieliśmy wcześniej, powiedzmy, to są to kwestie nazwisk jakaś. No, siłą rzeczy chyba wiecie dobrze, że gdybyśmy podawali jakieś nazwiska, to byśmy tym jeszcze tym ludziom robili jakieś reklamy, a tak po prostu mają Państwo swobodę wyboru. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie, ponieważ no, nie ma co jak pobudzenie do myślenia tematami i problemami, niż skupianie się na jakichś
na jakichś politykach. No dobra, trzymamy punkt pierwszy, nie? Tak. Teraz punkt drugi to jest, tutaj jest podana nazwa, na pewno się pan nie odniesie do tego. No, tej nazwy nie będę też tutaj wypowiadał, bo nie chcę tutaj specjalnie robić im reklamy, ale o co tu głównie chodzi, że się nie odniosę? Tu chodzi o lansowanie takiej teorii, że są dobre i złe demony. O, w ten sposób. Że oni są jedni i źli. I tutaj na ten temat to możemy trochę podyskutować, ponieważ tego jest pełno w telewizji i w internecie, że są dobrzy i źli, ale to wszystko to są demony. Właśnie to jest szczegół. To jest tak samo jak dobry i zły glina. Pamiętajmy, to zawsze ten sam glina. A więc tu się lansuje, że są jakieś dobre duchy, złe duchy. To wszystko są demony. Czyli to są złe duchy. Generalnie, ale celowo się to rozbija, żeby zrobić wrażenie, że jakieś duchy są dobre, a tego najważniejszego ducha to tak jakby go nie było. To taki wniosek. No, słuchajcie, pełno filmów jest, nie? O tych tak zwanych, no, takich istotach człowiekokształtnych, nie? I on jest akurat jakimś dobrym duchem i on tam pomaga. I to takie seriale w Stanach Zjednoczonych leciały, w internecie też to jest po prostu i są nawet takie najnowsze filmy, takie już takie pojedyncze egzemplarze na ten temat. To się już zaczyna od filmów dla dzieci, nie? To jest stary Ościel tak. Jak świat, walka złego z dobrym, czy dobrego ze złym. Tylko dzisiaj ubiera się to w prostu magiczne postacie i lansuje się takie trendy, że magowie są dobrzy niektórzy. Ci na biało ubrani, czy ci z białą długą brodą są dobrzy. No różne są kryteria, nie? Ale generalnie chodzi o ten podział. Tak, znaczy w ogóle o wmówieniu ludziom, że są dobrzy, że jakieś demony są dobre, czy tak. Jacyś magowie są dobrzy. I dla nas by chcieli dobrze. No. Czyli demony się dzielą, a czy pozorowanie dzielą się na dobre i złe. O, ale to są tylko pozorowane. Czyli zasada jaka jest? Dobry i zły glina. To jest tak samo jak dobry i zły nemrodysta. No to jest z tym filmem o Hazarach było, nie? Tak, no to są jak aktorzy. No. Tak, aktor może grać taką postać albo taką postać. Jak mu tam pasuje scenariusz i reżyser mu zada, dobrze mu zapłacą, to on zagra złego albo zagra dobrego. No po prostu wtedy widzimy, że to jest ta sama osoba i tak to można wytłumaczyć. Nie? Dokładnie, to jest ta sama osoba zawsze. No, czyli demon zawsze jest zły, bo to jest buntownik. No to jest po prostu tylko gra. Pozorów. Tak. Mamy trzeci punkt tutaj. Hazarskie korzenie jednegoś pana. Jakiegoś pana. No i tutaj ktoś chciał dowody, żeby hazarskie korzenie. No to słuchajcie, my się tutaj nie zajmujemy, tak jak mówiłem, jakimiś tam nazwiskami, osobami. A już na pewno nie dostarczamy dowodów na kogoś, tak. Nie? Bo to raczej do IPN-u się proszę zgłosić. Albo tak jest, no można i tak. Komuś instytucje. Tak. Są genealogie różnych tam, powiedzmy, pochodzenie tego. Przecież można gdzieś w sądach poszukać, ktoś zmieniał nazwiska na polskie, nie? Albo pali liteczki, nie? Robi się niespokojnie i zauważamy nagonkę na pewne nazwiska. Tak, na pewne osoby i niestety przyłącza się do tego też jest Sejm Walny, że goni nie katolik, jak to ty zostałeś tak nazwany na kanale, taki wpis został zrobiony. Jesteś pan Polakiem czy lewakiem? Aha, w ten sposób, tak. Rozumiecie państwo, czyli jak się człowiek do katolicyzmu nie przyznaje. Tak i to jest zły. Nie deklaruje przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego. To jest, to jak, to lewakiem jesteś? No kim ty jesteś, nie? Polak, katolik. To jest tak wtłoczone. Tak. I to już jest takie, no, wręcz maniakalne, że tak, to nie jesteś Polak, nie?
Maniakalne. Na Sejmie Wiśniczy to się okazało naprawdę bardzo... No na zakręcie się Sejm znalazł przez tą manię podziału ludzi na... Tak, to jest... dzieli się, generalnie się dzieli. Jak już nie wystarczy być Polakiem, już trzeba być też i odpowiedniego wyznania. No, jest absurd. Za to przebierańcy, wystarczy, że tam krzyżem pomachają, już oni są od razu uwiarygodnieni tym krzyżem. No, tak, tak, przebierańcy. No. Nemrodyści, dokładnie. Nemrodyści, którzy będą latać z krzyżem, albo tego. To oni są niby ci dobrzy. Oni są dobrzy. Tak. Ale dalej to są nemrodyści. Bo z krzyżem latają. Rzędziem zbrodni latają, tak. Bo z krzyżem, tak. Ten na stójce, czyli ten z poprzeczką tą podłużną. Nie? To oni są dobrzy, a my na przykład nie chcemy... Nie latamy z krzyżem, no to jesteśmy źli. No i to jest właśnie to. No i właśnie zapytano nas, czy może znamy, mamy dowody na to, że inni też są źli. Tak, że inni są źli, powiedzmy. Nie bawimy się w takie rzeczy, powiedzmy. Podejrzewano nas o jasnowidzenie też, prawda? Tak, tak, że my tutaj przewidzieli. Już patrzę na kartkę, mamy Matrix i mamy Mind Control. Aha, tak, no i właśnie. Takie rzeczy. Odnosić się do jakichś filmów, teraz tak, aha, jeszcze. Proszę Państwa, jeszcze tutaj musiałem powiedzieć, bo tak, odnosi się do filmu, bo tutaj mamy akurat punkt czwarty. Odnosimy się do jakichś filmów, które traktują o Matrixie, o obnażaniu Matrixa, nie? Ja Wam powiem, że ja dostałem zadanie domowe od jednego pana, takie czterogodzinne, no i tam powiedzmy po kawałku to oglądam, no bo obiecałem, że odpowiem na to pytanie filmowo i odpowiem, rzeczywiście będzie film na ten temat. Sprawa chodziła o to Chrystus we Francji. No, część filmu oglądałem, ale słuchajcie, te 4 godziny trzeba mieć czas na to. A więc tak samo tutaj, ale to już obiecałem, bo sprawa jest jakby tutaj też powiązana z tym, że o zapomnianą Jerozolimę, czyli Jerozolimę nad Bosforem, to jest powiązane, a więc tutaj też się odniosę, powiedzmy, do konkretnego filmu, bo on został zapodany. A tutaj na przykład to jest cały kanał, i tam właśnie obnażanie Matrixa, co pan na to? Jeżeli ktoś, powiedzmy może inaczej, na Królewskiej Telewizji zajmujemy się kwestiami strategicznymi i możemy powiedzieć jedno, że Matrix kiedyś się skończy. A więc co z tym? Ten Matrix może być taki, siaki, owaki, ale wiemy, że on się i tak skończy. A więc po prostu... Co z tego, że na przykład jest długopis i ja będę wiedział dokładnie o wymiarach tego środka, co mi to daje, jeżeli ja jak wiem, jak długopis wygląda. A więc czy to jest tak, czy siak, czy tak, czy siak to wygląda, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jeżeli chodzi o obnażenie Matrixa, to ja nie widzę sobie, nie wyobrażam sobie, lepszego tematu niż niebocentryzm, jeżeli chodzi o obnażanie Matrixa. No bo, słuchajcie, to jest temat, który robi wywrotkę na wszystko, co się da. Jeżeli w środku kuli to zmienia całkowicie wszystko, co się wydarzy. Wydarzy w tej chwili, powiedzmy, no, wcześniej się wydarzyło, obecnie i w przyszłości. Jeżeli żyjemy w środku Ziemi, czyli niebocentryzm. A więc tutaj jakieś tam szczegóły, no to one są tylko szczegółami, a temat, odwracamy sytuację, dlaczego się nikt nie specjalnie tak na tych kanałach nie interesuje niebocentryzmem, nie? O których tutaj właśnie nam tutaj zapodano, nie? Że powinnym się odnieść, nie? No dlaczego? No przecież jeżeli ktoś jest jakiś tam poważny kanał, no to powinien stwierdzić, że no załóżmy niebocentryzmu nie ma. No dobra, niech przedstawią dowody, że nie ma, jaki problem, że to są tego. A ktoś tam, że ja tam z tego kanału, co Państwo tutaj dacie, to widziałem, że ten powiedział tak dla tamtego, że ten powiedział, że ten zapomniał powiedzieć o tym i tak dalej. To tak, jeżeli chodzi o ten kanał, nie? No takie dyskusje można, powiedzmy, sobie prowadzić, powiedzmy. Najważniejsza jest zasada. Nieważne, co kto mówi, tylko najważniejsze, czego oni nie mówią. To jest zasada
dezinformacji. Mówić o różnych rzeczach, ale nie powiedzieć tej najważniejszej. Amerykańska moda wierzyć w te filmy hollywoodzkie, że jeżeli Hollywood zrobił 3 Matrixy różnymi tytułami, to już jest to poważna sprawa i tak dalej, inne filmy bardziej czy mniej skomplikowane o zagięciach przestrzeni, czy mind control, czy no, to można wprowadzić w kryminały, no w najróżniejsze, jeden goni drugiego. No. Dzieciom to tak tłumaczyłam kiedyś. Tak, tak wyglądają z grubsza amerykańskie filmy. Jeden goni drugiego i to jest tylko kwestia, czy zły goni dobrego, czy odwrotnie. No właśnie. No i to tak samo w dyskusjach jest. To jest dyskusja. Pytanie, czy dobry goni, komentuje dobrego, czy złego, to już tam... No, właśnie. To jest droga donikąd. No mniej więcej tak. To, no taki poziom próbuje Hollywood ściągnąć, czy amerykańska propaganda próbuje Polaków zdeklasować i zdeprecjonować na taką pozycję. No, żebyśmy jak te głupie dzieci siedzieli i zastanawiali się nad ich problemami. Nie? Roztrząsali ich filmy problemy wysokobudżetowe. Bo przecież trzeba sobie zdawać sprawę, że jak wprowadzają na rynek ten czy inny kultowy film, to on strasznie dużo zarabia. Do tego gadżety drugie tyle, nie? I jak na billboardach stać ich na reklamy, no i tak dalej, no to są po prostu... Na przykład zabrali nam na multiplexie miejsca koncesjonowane. Nawet nie zauważyliśmy, prawda, kiedy różne telewizje amerykańskie, no, przechwytują wszystko, co się da, no, w tej kwestii przestrzeni. I to jest, ale to jest tutaj, bardzo dobrze to powiedziałeś właśnie, to jest to hollywoodzkie te filmy, ale to się przekłada później na tak zwane kanały opiniotwórcze. Tak. To jest tak. W mojej ocenie. W jest, mojej ocenie. Chcą, żebyśmy tacy jak oni byli. Nie? W mojej ocenie. Dyskusja. Nam sterować. Dyskusja dla dyskusji. Sztuka dla sztuki. O, dobre określenie. My się tym nie zajmujemy, sztuka dla sztuki. My zajmujemy się takimi tematami, którymi oni się na pewno nie zajmą. O, w ten sposób. Na pewno nie zajmą. To jest bardzo dobre określenie. Dlatego my właśnie na Królewskiej się takimi rzeczami zajmujemy. Zresztą Państwo, jak się cofną trochę, no to widzicie różnicę. Ale to jest właśnie też, to też świadczy to zainteresowanie kanałem. To też jest takim potwierdzeniem właśnie tego, czym się zajmujemy. Po prostu zajmuje się tym, czym się inni nie zajmują, bo oni nie chcą się zajmować. O, to jest najważniejsze. Nie chcą się zajmować. No i... Nie chcą, nie wolno im. Albo, boją się, ale nie też wolno. Są sterowani. No. Nie wolno. I to nie poprzez mind control, tylko poprzez po prostu, na przykład ekonomicznie są sterowani. No dobrze, czyli tu mamy tego obnażenie Matrixa. To już mamy omówione. Chociaż ja no, chciałam jeszcze powiedzieć, że ja nie zaprzeczam, że istnieją takie rzeczy jak mind control i stalking technologiczny, stalking satelitarny. Nie? To może niektórzy Państwo wiecie, ja tym zajmuję się od lat i badam te sprawy, no ale nie chciałabym zdradzać szczegółów w tej chwili. O właśnie. Tak jest, to jest też bardzo ważna sprawa. Poza tym odnosimy wrażenie, to jest taka, no, odnosimy wrażenie takie, że niektóre komentarze tak jakby nas chciały tutaj przefiltrować, co my wiemy. Mm-hmm. A więc jak będziemy się wypowiadać na ten temat, no to cała... huragan znowu rzuci się hejtów albo komentarzy. To nawet, może nie tego, po prostu bylibyśmy podobni do innych kanałów. O tak, to... Zrównano by nas, bo skoro duży kanał jakiś, dziękujemy, będziemy niedługo mieli 3000 subów, oczywiście. Dzięki Państwu. Bardzo nas to cieszy, ale oczywiście wiemy o tym, że są większe kanały, które mają ponad 10 tysięcy subów, czy nawet ponad 100 tysięcy. I niektórzy, którzy mają wpływ na te opiniotwórcze ośrodki, to chcieliby zrównać to, nie? Żeby podobnie, Królewska, żeby była podobna do tych innych.
No, nie będzie, tak? Nie będzie. Staramy się, żeby nie byliśmy poczęli. Co chcemy tutaj jeszcze powiedzieć, to jest to z tą podobieństwem. I tutaj też mam właśnie odnoszę wrażenie, że chyba się wytworzyło taki mechanizm tego tak zwanego tej opiniotwórczości i mogę tak podejrzewać, przynajmniej na razie taki obraz się wyłania, że część z Państwa jest jakby poddana tej opiniotwórczości i dlatego Państwo się pytacie nas, jakie jest zdanie na temat to. Ponieważ są te ośrodki, kanały opiniotwórcze i one przyzwyczajają społeczeństwo. Co oni robią? Oni przyzwyczajają społeczeństwo właśnie do takiego do takiej gadki na zasadzie sztuka dla sztuki. Czyli to, co to robią telewizje. Dokładnie, to, co robią telewizje. Oni wsadzą debaty. Ci sami socjologowie i psychologowie na tym pracują. Tak, jest, socjologowie pracują. Są metody sterowania społeczeństwa, że debaty. Tak, kryzysem i poszykuje się mnie. Debaty. Ciągle w sumie powstanie się szykuje. Nie? Tak. Polacy mają tak dość. No i debaty są, nie? I są debaty. My ze swojej strony pokazujemy ostateczne rozwiązanie. No to już trochę tam w 12 serii to sobie Państwo obejrzycie. Już tutaj omówiłem, jak jest tego, że wszystkie te wydarzenia, czy to jakieś te opinie, nie mają większego znaczenia w kwestii ostatecznej. Ale co chcę powiedzieć, że są na przykład w telewizji debaty, nie? Niby dwie strony, jest tu, tamci i jeszcze tego. Wszyscy grają w jednej drużynie. Tak, a niby się dyskusja toczy. Ale dyskusja się toczy. I się tutaj zadaje temu to, ty masz odtąd dotąd, ty masz odtąd dotąd i sztuczna kłótnia, nie? Sztuczna kłótnia. Nawet czasami trzy albo więcej osób przy stoliku, ale co z tym? Ale to są, oni wszyscy grają w jednej drużynie. A to, że oni się nazywają tak, ten, bo tak i tak dalej, to w ogóle to jest nieistotna sprawa w ogóle. To jest tylko to, powiedzmy, dzisiaj a propos właśnie, mówimy o telewizjach oficjalnych, dzisiaj dzwoni taka pani do mnie na komórkę, no i ona jest tam z tej firmy którejś, no i ona mówi, proponuje właśnie ofertę telewizji, nie? I tak dalej, że tam daje tam kanał jakiś, 11 filmów za darmo na pół roku, żebym sobie obejrzał i tak dalej, nie? Wiecie, co ja powiedziałem tej pani? Ja powiedziałem tak, wie pani co, pani oferta mnie specjalnie nie interesuje, ponieważ ja nie mam czasu oglądać i nawet nie chcę oglądać skrzynki dla idiotów. I powtórzę mi to dwa razy, no i to pani bardzo szybko zrezygnowała, ponieważ ja wiem, że oni zawsze starają się na rzęsach stawać. Rozmowa żeby jest nagrywana. Rozciągać. Po pani musi być miła, tak. Nie? Ty nie musisz. Dwa razy klient być miły. Za 20 minut dzwoniło, może na kogoś innego trafi, nie? Kto będzie jakiś tam miał wpływ na załóżmy na moją decyzję. I to akurat trafiło na mnie, nie? No, aha, stop, to było nie na komórkę, tylko na telefon kablowy, tak. Dobrze, a więc no widzimy, jak to działa, powiedzmy. W internecie co jest? To jest masa podobnych, identycznych kanałów opiniotwórczych. I to jest, i tutaj jest zatrzęsienie. I tak w sumie człowiek z natury szuka tej prawdy. I tak myślę, a może ten mówi prawdę, bo wiecie co, dezinformatorzy, oni pięknie działają. Oni sprzedają zgnity owoc, ale w opakowaniu jakichś drobnych elementów prawdy. Czyli w papierku prawdy sprzedają blef. Znaczy jakieś tam informacje albo fałszywe, ale to wszystko robi tylko wrażenie, że, no, że ktoś mądrze gada, że ktoś dobrze to ocenia. Robi się autorytet. Później akurat taki autorytet ładuje się na dyrektora do oficjalnej telewizji, gdzie później się gra w jednej drużynie. A więc, no słuchajcie, od razu widać, jakie to są korzenie i cele takich kanałów. My jesteśmy inni i dlatego tą inność staramy się bronić. Teraz tak, mamy się odnieść do mind control. Możemy powiedzieć, że mind control prędzej czy później się skończy. W ten sposób. Natomiast nie kwestionujemy tego. To rzeczywiście istnieje.
tutaj to jeżeli ktoś się w ogóle tam zajmuje tym mind control, to jest tam pełno kanałów, tutaj serwuję różne warianty, jedni sobie ubierają co? Ten czapkę z aluminium, tak? Inni tak, czapkę na podłodze w piwnicy się kładą płasko. Ja nie muszę mieć ani czapki, ani muszę piwnicy. Nawet nie mam piwnicy. Ale nie o to chodzi. Po prostu, bo to rzeczywiście ktoś tam, ale jest po prostu, ja nie używam żadnej czapki aluminiowej. No bo niektórzy tak się nawet przyznają, że oni czapkę ubrali, nie? Słuchajcie, gwoli ścisłości tutaj. Ja tylko przypomnę sobie, znaczy przypomnę jeden taki szczegół. Jeden facet pod Paryżem ma pałac, jest bardzo bogaty. I najprawdopodobniej to jest jeden członek z różnych loż francuskich. A jak się tam zwa, to nie ma znaczenia. No to wiem, że długo akurat znajomi tam byli u niego. No i o co chodzi? Tu piękne salony na górze, pałac taki powiedzmy 50 metrów na 50 metrów. Baseny cuda na kiju. A on śpi w piwnicy i tam jest właśnie ten urządzenie do destylacji wody, tam oczyszczania wody i tak dalej. I tam ma swoje łóżko w piwnicy i ubiera te takie skarpetki na oczyszczanie organizmu. No, ale to jest najciekawsze, że on nie śpi na górze, tylko śpi na dole, właśnie w tej piwnicy, w tych skarpetkach takich specjalnych, które ściągają te wszystkie toksyny, które mamy z tego, nie? Jeżeli chodzi o, powiedzmy, co ja mam, nie? No bo każdy mówi, tak, nie mam tego czapki i tak dalej. Ja mam w ogrodzie dział organowy. No, także ono dość skutecznie działa, no, także mi niepotrzebna jest czapka aluminiowa, bo mam działo. To jest inaczej mówiąc armata organowa. Kto organitami się tam zajmuje, to mniej więcej wie o co chodzi. Także jeżeli chodzi o takie szczegóły, nie? Także, no, tak to jest. Natomiast to jest tak, mieliśmy szósty punkt. A zresztą, słuchajcie, jeżeli powiem wam odnośnie tych organitów, taki szczegół. Z moich danych wynika, że żeby był bardzo skuteczny takie działo organowe na te wszystkie toksyny z powietrza, no to ten kryształ powinien być wielkości ludzkiej głowy. To tak na marginesie. I taki powinny, i do tego powinny być zatopione te rury według instrukcji. To tak dla przypomnienia. To tak powiedzmy dla jakoś szczegóły, nie? No i teraz tak, co tu mamy? Dalej, siódmy punkt. Rodzimowierstwo. Peron, Marzanna, takie zwyczaje, pytają cię państwa. Rodzimowierstwo jest elementem odstępstwa Polaków i nie ma się co tutaj wdawać w takie różne wierzenia. To są wierzenia odstępcze. Przed rodzimowierstwem był okres taki, gdzie wierzono w niebocentrycznego Boga. I do tego nie były potrzebne jakiekolwiek zwyczaje i to już po prostu było też zawarte w jednym filmie, nie tak dawno. I też tam w tym tytule filmu jest słowo rodzimowierstwo. Pytacie też o to, czy znamy takich ludzi i tak dalej, czy to w jakiś sposób jesteśmy powiązani z nimi. Nie, nie jesteśmy z nikim powiązani. To, że ktoś ma takie wierzenie jak nasze, to wynika z osobistej decyzji i my nie mamy nad nikim kontroli i nie sprawujemy jakiejkolwiek kontroli, żeby miał takie wierzenie. Jest to kwestia wyboru osobistego i nie ma to znaczenia. Natomiast dzisiaj jest ile tam? 7 miliardów? Ponad. A więc po prostu Polaków też jest no trochę za granicą. Jest podobno 35 milionów. A więc tyle samo co tu w Polsce. A więc to jest kwestia decyzji osobistej.
Ale trzeba pamiętać o tym, że tak zwane rodzimowierstwo, też lansowane ostro, jest to tylko fragment, to jest tylko wpędzanie Polaków w kolejne odstępstwo. Tak. Ja chciałam powiedzieć, że wiele wpisów zrobiłam na ten temat już na portalach społecznościowych, jeszcze zanim miałam ten kanał YouTube, ale też i tutaj właśnie. Ja jestem za tym, żeby mitologię grecką zastąpić mitologią słowiańską, bo to jest wszystko bardzo podobne. Nie wiadomo, czy Grecy nie zerżnęli w cudzysłowie od nas, od Polaków, Olimpu i całej mitologii. I żeby polskie dzieci czytały zamiast Parandowskiego mitologię grecką, uczyły się na pamięć nazw greckich bogów, mogą też oczywiście, ale polską, słowiańską mitologię powinno się do szkół wprowadzić, to jest jasna rzecz. Ja dziwię się, dlaczego to w ogóle nie zostało zrobione do tej pory, ale też dziwię się, jak widzę, że wydawnictwa, które wokół tego tematu się kręcą, są wyłącznie no, z kapitałem nemrodycznym. To jest przykre. To też o czym świadczy. Tu jest też taka dobra myśl, bo jest ku temu odpowiedź, jest okazja. Otóż, co chcemy tutaj powiedzieć? Jeżeli w szkołach jest mitologia grecka, a nie można chociażby historycznie powiedzieć o mitologii polskiej, jest to jeden bardzo poważny powód. Jeżeli było Imperium Polaków, to nie mogło być przed tak zwanym chrztem Polski Hołoty, która latała po lasach z kijami. A więc zaraz by weszło szydło z worka i powstawałoby kolejne pytanie. No dobra, skąd oni się wzięli? A gdzie mieszkali? Tego się zaraz zacznie, powiedzmy, geografia i będzie przesuwanie granicy nad Łabę albo do Bretanii. Gdzie takie jedno miasto, Brest, jakoś dziwnie polsko brzmi z polskim Brześciem. Lobby krzyżackie jest i niemieckie, agentura niemiecka jest tak silna, szczególnie na terenach odzyskanych, odczuwamy to w ziemiach odzyskanych, że pilnują tego, żeby się Polacy nie dowiedzieli, kim byliśmy. Tak, żeby nie znali swoich historii sprzed chrztu, sprzed rodzimowierstwa. Ale co ciekawe, już mówiliśmy to w filmach, nawet w drugiej RP, wiedzieli o niebocentryzmie. Między innymi niektórzy członkowie Narodowych Sił Zbrojnych. I być może to był zaciekły być może to była główna przyczyna, dlaczego powiedzmy tak zwalczone jak zarazę właśnie Narodowe Siły Zbrojne. To jest takie, przynajmniej tak to z naszych danych wynika. Co jeszcze mamy? Ostatnia. Intronizacja Chrystusa. Tak. No i to jest powstałe. Teraz tak, pytacie Państwo, dobre czy złe. Nie zajmujemy się poczynaniami różnej maści odstępców. Praktycznie tak możemy powiedzieć. Tak, no. Krzyżacki Kościół chciałby oczywiście, żebyśmy się tym zajmowali przez ten cały rok 2016, a i 17 Polacy nic się więcej się nie musicie zajmować. Nie? I intronizacją. Niestety. To też na Sejmie wyszło, że interesy są bardzo silne, interesy za tym stojące, żeby intronizować. Ponieważ w ten sposób dany ruch jest jakby legalizowany. O, to jest najważniejsza tutaj rzecz. To jest tylko mechanizm, ta intronizacja jest mechanizmem legalizacji jakichś grup wpływu politycznego, zresztą, albo kryminalnego. To są powiedzmy jakieś zagraniczne ruchy polityczne. I żeby się jakoś zalegalizować, to oni popychają intronizację Chrystusa. No i udawają Polaków, że oni są patrioci. Tak, to jest okropne. Że patriota Polski musi intronizować. Żeby nie być przeciwko. No to tak. Się w głowie nie mieści. No. W ten sposób. A więc tutaj. Czyli tutaj są poczynania tylko odstępców. No bo to nawet nie są odstępcy, można powiedzieć, to są nawet wrogowie Polski, Polaków. Tak, wrogowie. To jest kolejna krucjata według mnie.
Ideologiczna. Tak, krucjata, antypolska krucjata. Aby Polaków trzymać w odstępstwie. No to chyba wszystko, tak? Tak.